Rany boskie, Chris, co ty ze sobą robisz? Kto ci to zrobił? O co chodzi? Zobacz tylko na jego twarz. Tak to jest, jak wplączasz się w jakieś używki. Raczej jak wplączasz się w złe towarzystwo oferujące ci jakieś używki. Kto ci to zrobił? Chris! Dałabyś spokój, on musi oswoić się z sytuacją. Przyniosę coś na ranę. Chris? Chciałbyś może coś do picia? O, wow, przemówił. No kto by się... Cicho. Czy ty naprawdę nie widzisz, w jakim on jest stanie? Dobra, już przestań zachowywać się jak matka Teresa. Idę ogarnąć podania o pracę. Teraz cię jakoś wzięło na robotę. No kto to widział? Czego ty do cholery ode mnie chcesz? Zaczynam czuć się jak w jakimś filmie. Po prostu przyszedłem sprawdzić, co u ciebie. Dzięki za troskę, ale jak widać, żyję i mam się dobrze. Ha, raczej miałam, zanim nie popsułaś mi nastroju swoim cholernym ego. Kim ty niby jesteś, żeby nachodzić mnie w moim własnym domu? Chciałbym być kimś więcej niż byłem dotąd. To znaczy? Jesteś pewna, że nie masz ochoty nigdzie wyjść? Tak się składa, że jestem tego pewna w 100%. Chris? Jake? Mogłabym się dowiedzieć, co to ma do diabła znaczyć? Można powiedzieć, że znam Chrisa ze swojej przeszłości. I może jeszcze mam uwierzyć w ten zbieg okoliczności. To byłoby najstosowniejsze do sytuacji. Dlaczego mnie zostawiłeś? Myślę, że powinienem zapytać o to ciebie. Kto zakończyłeś ten związek? O co tu w ogóle chodzi? Jaki związek? Już głośniej się nie dało. Lepiej zapytaj swojego Chrisa, o jaki związek z Jackiem mu chodzi. Że co? O czym ja nie wiem? Jak widać, o zbyt wielu rzeczach. Było, minęło. Nie wiem, po co to roztrząsać. Patrząc na ciebie, naprawdę rozumiem, że niewiele się zmieniłaś, bo i tak siedzisz po uszy w jakimś gównie. To do ciebie dość podobne. O co tutaj chodzi? Przynajmniej wyszedł. Jedyne po sytuacji. Nie mam pojęcia, o co chodziło, ale i tak do tego dojdę. Co ty tu robisz? Jak się tu dostałeś? Cóż, następnym razem zamykaj drzwi teraz. W takim razie gwarantuję ci, że będziesz tłumaczył się z włamania przed policją. Wiem, że coś do mnie... Nie pozwalaj sobie na zbyt wiele. Przez ciebie czuję się osaczona. Jesteś psychopatą. Myślę, że określenie psychopata nie do końca odzwierciedla to, kim jestem. W takim razie jak wolisz? Prześladowca? Dręczyciel? Człowiek z bujną wyobraźnią. Rzeczywiście zabawne. Jak widać, na tyle zabawne, że się śmieję. Jeszcze jeden tekst, a uwierz mi, dzwonię na policję. Jak tam status zamówienia w kwestii karabinu? Naprawdę nie masz lepszych tematów? Owszem, mam. Na przykład to.
Co to miało być? Spełnienie twoich marzeń. Raczej odzwierciedlenie koszmaru. Porozmawiamy jutro. To my w ogóle mamy o czym rozmawiać? Jesteś pewna, że chcesz zaprzepaścić awan? Proponujesz mi awan? Do jutra, skarbie. Do jutra. Cholera. Jakiś problem? Można powiedzieć, że nie do końca wiem, co zrobić z takim zleceniem. Mam przekierować klienta pod wskazane adresy? Obawiam się, że nie uda mi się tego gdzieś skończyć. Mógłbym ci pokazać, co z tym zrobić. W takim razie, kiedy dokładnie? Mam jeszcze sporo do zrobienia. Po pracy. Słucham? Zabiorę cię do siebie i postaram ci pomóc. Czyż nie tak to ma działać? Myślę, że nie jest to najlepszy pomysł, w szczególności biorąc pod uwagę to, co miało miejsce wczoraj. Zapomnijmy o tym oboje. Czyli rozumiem, że to był przypadek. Przypadkiem wpadłeś do mnie w nosy. Przypadkiem naruszyłeś moją prywatność w łazience. I przypadkiem mnie pocałowałeś? Nie mam słów na to wszystko. Naprawdę nie wiesz, jak bardzo chciałabym, by to nie wyglądało jak przypadek. A ty nawet nie wiesz, jak bardzo chciałabym stąd wyjść. Może do mnie 100% gwarancję nietykalności. Jakoś ci nie wierzę. Daj mi szansę. W porządku, ale robię to tylko i wyłącznie dlatego, że zależy mi na tej pracy. To jest naprawdę ostatni raz. Świetnie. Do zobaczenia później.